Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam Państwa w audycji Kryptonim Prawda. Mówi Paweł Kęska. Drodzy Państwo, współczesność lubi demistyfikować i ujawniać tajemnice. Jednak nad kwestią lóż masońskich wisi jednak wciąż zasłona niejasności. Literaci, muzycy, filozofowie, a przede wszystkim królowie, generałowie, prezydenci, politycy byli członkami tych tajemniczych, tajnych organizacji. O historii lóż masońskich, o ich wpływie na historię świata i Polski, również o dniu dzisiejszym opowiemy dziś, na ile to możliwe oczywiście, w audycji Kryptonim Prawda. Wracamy za chwilę. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam Państwa w audycji Kryptonim Prawda, mówi Paweł Kęska. Drodzy Państwo, na początku przytoczymy treść pewnej przysięgi. Treść przysięgi masonów konserwatywnych. Fragmenty. Przysięgam w imię najwyższego architekta wszystkich światów nie ujawniać nigdy sekretów, znaków, sposobów dotykania, słów i nauk używanych przez wolnomularzy i zachowywać co do tego wieczne milczenie. Ślubuję i przysięgam na Boga nie wyjawiać nigdy żadnej rzeczy z tych, które mi powierzono do chwili obecnej i które powierzy mi się w przyszłości. Zobowiązuję się i poddaję się następującej karze, jeśli złamię swoje słowo. Niech mi spalą wargi rozpalonym żelazem. Niech mi utną rękę i przetną szyję. I wyrwą język, a mój trup niech wisi w loży w czasie przyjmowania nowego brata, aby służył za odrażający dowód mojej niewierności i był przestrogą dla innych. Niech zostanie potem spalony, a popioły rzucone na wiatr, aby nie został żaden ślad po mojej zdradzie. Tak mi dopomóż Bóg i Jego święta Ewangelia. Niech się tak stanie. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Moim gościem jest dziś dr Norbert Wójtowicz, historyk i teolog. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ile osób w historii mogło taką bądź podobną przysięgę składać? To są dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, może miliony? Trudno tutaj na to pytanie odpowiedzieć, podając jakieś konkretne liczby. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że wolnomularstwo jest organizacją, która istnieje od 300 lat i jest organizacją o zasięgu ogólnoświatowym i w części państw jest to organizacja, która zrzesza rzeczywiście niewielkie grupy tworzące pewnego rodzaju elity, a w części państw jest to organizacja masowa, w przypadku Stanów Zjednoczonych chociażby, w przypadku państw Ameryki Łacińskiej. Bo pan mówi, jest to, czyli współcześnie. Tak, oczywiście, również współcześnie. Są takie regiony, takie państwa, gdzie bycie wolnomularzem należy do dobrego tonu. W związku z tym te loże mają tam charakter masowy. Mamy do czynienia z olbrzymią ilością osób, które wchodzi w te struktury, przynajmniej na poziomie podstawowych stopni wtajemniczenia. Jeżeli chodzi o stopnie wyższe, tutaj będzie to grupa mniejsza, natomiast na tym poziomie podstawowym jest to olbrzymia ilość osób. Jak godzić wyrywanie języków, palenie, wieszanie z Ewangelią Świętą, tak? Tu jest napisane Święta Ewangelia, Bóg Jego Święta Ewangelia. Dzisiaj można by też zapytać, jak godzić wyrywanie języków i palenie z prawami człowieka, tudzież inne tego typu regulacje. No, martwe prawo, tak? Prawo, ale właśnie, i to jest pytanie. Te przysięgi są bardzo spektakularne. To jest taki element, który jest bardzo często przywoływany w publicystyce. Tak naprawdę słuchając tej przysięgi, automatycznie zaczynamy sobie wyobrażać, co tam może się dziać. Rzeczywiście, jeżeli tutaj jest mowa o karach, które spotykają osobę łamiącą taką przysięgę, to rzeczywiście są to kary włącznie ze śmiercią, ale nie śmiercią fizyczną. Bardziej należy... A 300 lat temu? Te przysięgi nigdy nie oddawały tej rzeczywistości w taki sposób bezpośredni i tak naprawdę bardziej chodzi tutaj o śmierć cywilną w oczach braci. Pewnego rodzaju wykluczenie. Ale dwie rzeczy są pewne. Jedna jest taka, że faktycznie mamy do czynienia z zaleceniem, przymusem wręcz, dochowania tajemnicy.
A druga to jest taka, że mamy do czynienia z językiem sprzeczności. Do tych wszystkich tematów jeszcze dziś wrócimy. Chciałem tylko pana zapytać teraz jeszcze o jedną rzecz. Czy pan sądzi, że ideały, idee masonów miały konkretny wpływ na historię? Odpowiadając, czy masoni wpływali na świat, z pewnością tak, jeżeli popatrzymy na oświecenie, na wiek XVIII, znajdziemy tam cały szereg postaci, które były związane z wolnym lasem i które były motorem pewnych przemian. Odpowiadając krótko, na pewno wolnomularze wpływali na to. Natomiast tak naprawdę, żeby szczegółowo odpowiadać, najpierw musielibyśmy sobie w ogóle zdefiniować, czym jest wolnomularstwo, czym jest masoneria i czy istnieje coś takiego jak masoneria. I do tego wrócimy za chwilę. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam Państwa ponownie w audycji Kryptonim Prawda, mówi Paweł Kęska. Moim gościem jest dziś dr Norbert Wójtowicz, historyk i teolog. Mówimy dziś o wolnomularstwie, o masonerii, różne nazwy, co one znaczą tak naprawdę. W jakim momencie historii zaczynamy? W średniowieczu czy poświęceniu? Historycznie. Masoneria jest spolszczeniem francmason, określenia zaczerpniętego z języka francuskiego. Wolnomularstwo to jest też tłumaczenie tego angielskiego Freemason. Jedno i drugie określenie oznacza to samo, ale w języku polskim przyjęło się, ponieważ publikacje, które ukazywały się chociażby w okresie międzywojennym, tłumaczone z języka francuskiego, a mające pokazać, jaka jest to zła organizacja, jakie zakulisowe działania prowadzi, przeważnie używały określenia masoneria. W związku z tym dzisiaj, gdybyśmy przeprowadzili sondę uliczną i zapytali osobę na ulicy o jedno i o drugie, masoneria? No, straszna organizacja, spiski. Z drugiej strony pytamy... A wolnomularze? Wolnomularstwo narodowe, Walerian Łukasiński, patriotyczne zrywy niepodległościowe, bardzo pozytywne. Można używać tych określeń zamiennie. Co one znaczą? Wolni mularze. Wywodzi się ten ruch od, jak to jest określane, cech budowniczych katedr w średniowieczu. Jest to oczywiście też nieprecyzyjna nazwa, ponieważ cech taki nie istniał. Istniały grupy budowniczych katedr, natomiast nie był to cech z formalnego punktu widzenia. Były to struktury... W przysiędze jest napisane, przysięgam w imię najwyższego architekta wszystkich światów. To ma coś wspólnego ze sobą. Architekt wszystkich światów i cechy budowniczych katedr, jeśli istniały czy nie istniały, to już inna sprawa. Czemu architekt, czemu budownik? Duża część nazewnictwa i symboliki w wolnomularstwie właśnie ze względu na tą przyjętą genezę odwołuje się do budowania, począwszy od fartuszka wolnomularskiego, które jest elementem nawiązującym do fartuchów budowniczych. Mamy cyrkle, kątownice, kielnia. Mamy pion, kielnie, cały szereg tego typu elementów symbolicznych i z drugiej strony mamy symbolikę nawiązującą do drugiego źródła, z którego wolnomularstwo czerpie. Tutaj należy od razu zaznaczyć, budowniczowie katedr to nie ludzie, którzy układają cegły, spajają je za prawą albo układają kamień. To były grupy ludzi posiadające olbrzymią wiedzę. Wiedzę w zakresie geometrii, w zakresie matematyki. To, co jest określane mianem wielkiego architekta wszechświata, jest to po prostu odwołanie się do absolutu. Ale jest to taki nurt przede wszystkim filozoficzny. A te odwołania istnieją i w związku z tym jest też odwołanie do absolutu, który zresztą może być rozumiany bardzo różnie przez różnych wolnomularzy i przez różne struktury wolnomularskie. Wróćmy jeszcze do źródeł. Są jasne konotacje historyczne między tymi właśnie ludźmi, a między tym wolnomularstwem wieku XVIII, czy nie? Nie możemy jakby robić takiego prostego przełożenia, że jest to bezpośrednia kontynuacja, natomiast powiązania niewątpliwie są. To jest widoczne w przypadku chociażby tych najstarszych lóż w Szkocji czy Irlandii, gdzie mamy powiązania i mamy pewną kontynuację. Jak to przebiegało budowniczowej katedr? To byli ludzie, którzy posiadali, tak jak wspomniałem, dużą wiedzę. To była grupa zamknięta, gdzie był element sekretu, element tajemnicy, były hasła, był pewien symboliczny język, przy pomocy którego się porozumiewano, który miał być niezrozumiały dla osób z zewnątrz. I tak to funkcjonowało, ale przychodzi koniec średniowiecza i nagle zaczyna się budować w inny sposób. Renesans. Nagle ta olbrzymia wiedza, która jest związana chociażby z tą sztuką obróbki kamienia, przestaje być przydatna. Musi ulec przekształceniu, ponieważ te grupy dalej istnieją, zaczynają sobie przybierać możnych protektorów, których włączają do swojego grona na zasadzie takich członków. I tutaj pojawia się określenie wolnomularstwo operatywne, a więc ci, którzy rzeczywiście obrabiają
wymieniają kamień i wolnomularstwo spekulatywne, a więc ci, którzy funkcjonują w łączności z wolnomularstwem, ale bezpośrednio młotka i dłuta nie biorą, pojawiają się w lożach ludzie, to jest wiek już XVII. Już istnieją loże przez ten cały czas? Tak, jest rekonstrukcja tak społeczna? Ponieważ tutaj wskazuje się, że loża to jest takie miejsce, gdzie ci budowniczowie katedry się zbierali. Oni mieli swoje pomieszczenia, one były określone lożami. Czyli to jest loża historyczna. Później, jeżeli popatrzymy właśnie w tym wieku XVII, wchodzą tam osoby spoza cechu, ale osoby, które już są związane niejednokrotnie, jeżeli patrzymy właśnie na początek tego wolnomularstwa na Wyspach Brytyjskich, osoby związane na przykład z różokrzyżowcami. Do tego momentu jeszcze przejdziemy, mam już tylko ostatnie pytanie w tym momencie. Katedr nie buduje się już ładnych parę lat, katedr gotyckich, tak jak pan powiedział. Jak to się stało, że od tego XV wieku, załóżmy do XVII, przetrwały struktury, to jest parę pokoleń. Kiedy powstaje ta struktura, która jest takim umownym początkiem dla dzisiejszych wolnomularzy, tak, czyli Wielka Loża Londynu, wśród jej członków założycieli nie było już ani jednego wolnomularza, no właśnie, który faktycznie wykonywałby zawód. Więc na przestrzeni tego długiego okresu następują przekształcenia. Najpierw pojawiają się pierwsi możni protektorzy, którzy wspierają działalność, później ta liczba się zwiększa. To przestają być organizacje zajmujące się budowaniem. A czym? Ale wolnomularze wskazują, że wolnomularstwo, również to współczesne, to jest organizacja, której zadaniem jest budowanie człowieka. Pojawia się element chociażby alchemii. Przemiana metali nieszlachetnych w metale szlachetne to jest tak naprawdę margines alchemii. Istotą alchemii jest transmutacja ducha. Tu jest wiele pytań, bardzo wiele tajemnic. Myślę, że choćby ten wątek można by jeszcze ciągnąć aż do końca dzisiejszej audycji, ale musimy iść, proszę Państwa, do przodu. Teraz zajmiemy się poglądami wolnomularzy, symboliką, wtajemniczeniem, ale do tego wrócimy za chwilę. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam ponownie w audycji Kryptonim Prawda, mówi Paweł Kęska. Mówimy dziś o masonerii, o wolnomularzach, czy też o wolnych murarzach, bo można by i tak wprost powiedzieć. Moim gościem jest dziś dr Norbert Wójtowicz, historyk i teolog. Początek wieku XVIII, zostaje powołana pierwsza loża masońska, Wielka Loża Londynu. Wieczór 24 czerwca 1717 roku, londyńska gospoda pod Gęsią i Rusztem. Tam zebrali się przedstawiciele czterech funkcjonujących wcześniej lóż wolnomularskich. Chociaż wiemy z przekazów, że jakieś grupy wolnomularzy istniały wcześniej, odwołując się do tej tradycji od średniowiecza, to były to byty, które funkcjonowały niezależnie od siebie, na odrębnych zasadach. Doszło do porozumienia między przedstawicielami kilku tego typu społeczności i one powołały wspólną strukturę, Wielką Lożę Londynu. W niedługi czas później zachodzi potrzeba skodyfikowania rozmaitych praw, które funkcjonują w tych lożach. I pojawia się konstytucja Wielkiej Loży, która jest konstytucją, ona funkcjonuje w świecie przeważnie pod taką nazwą zwyczajową konstytucja Andersona, od nazwiska pastora Andersona, który był kodyfikatorem tego dokumentu. Jest to konstytucja, do której odwołują się dzisiaj wszystkie struktury wolnomularskie istniejące na świecie. Cały czas? Tak. Tak, oczywiście obediencje wolnomularskie mają swoje konstytucje, swoje statuty, natomiast jeżeli chodzi o pewne założenia zasadnicze, one odwołują się i potwierdzają, że uznają konstytucję Andersona. Co było w tym prawie skodyfikowanym jakoś na nowo w połączeniu między lożami? Konstytucja Andersona składa się z dwóch części. Pierwsza to jest część historyczna, opisująca te początki wolnomularstwa, wywodzące zresztą wolnomularstwo od pierwszego wolnomularza, którym był Adam, idąca przez cały okres starotestamentalny, przez starożytność i po współczesność. Tym, co nas może interesować w tym momencie, jest druga część. Jest to kilka artykułów, jak czasami jest określane, bo to jest krótki dokument. Artykuły od trzeciego zawierają przepisy techniczne na temat tego, jak ma funkcjonować loża. Ale są też punkty pierwszy i drugi. Artykuł pierwszy to jest artykuł o Bogu i religii. Artykuł drugi dotyczy kwestii politycznych. One wskazują, że w loży nie mówi się na dwa tematy. Nie porusza się kwestii religijnych i nie porusza się kwestii
politycznych. I jest to wolnomularze kojarzeni są z religią i z polityką. No właśnie, jest to taki paradoks, natomiast zasadniczo są to elementy, do których odwołuje się większość lóż wolnomularskich po dzień dzisiejszy. To oczywiście nie oznacza, że wolnomularze nie zajmują się polityką albo kwestiami związanymi z religią. Zajmują się. Tylko jeżeli mówimy o wolnomularstwie, musimy odróżniać dwa elementy. Czym innym jest wolnomularstwo, czym innym jest wolnomularz. Wolnomularstwo jako takie nie zajmuje się tym. Wolnomularze, jako osoby żyjące w społeczeństwie, zajmują się, czasem bardzo aktywnie uczestniczą w życiu politycznym, ale zasadniczo robią to na swój rachunek. Co takiego było, nie wiem, czy w tych dokumentach, czy w tej nowo powstającej idei, że ona zrobiła taką karierę? Czemu zrobiła karierę najpierw na Wyspach Brytyjskich? To wolnomularstwo, które kojarzymy z Wielką Lożą Londynu i z Konstytucją Andersona, miało jeden zasadniczy cel. To miały być miejsca, gdzie ludzie różnie myślący mogli się spotykać. Dzisiaj wydaje nam się to troszeczkę za mało, żeby powoływać jakieś tam struktury. Ale jeżeli cofniemy się 300 lat wstecz, zobaczymy sytuację na Wyspach Brytyjskich. Wyspy Brytyjskie są podzielone między zwolenników wygnanej dynastii Stuartów i zwolenników dynastii hanowerskiej. Jest to podział polityczny, jest to podział religijny. Dynastia katolicka została wygnana, władzę przejęli protestanci. To się wiąże z całym szeregiem ustaw, które w jeszcze większym stopniu ograniczają prawa katolików we wszelkich aspektach. Nie mogą kształcić dzieci. Jeżeli umiera katolik i ma dzieci, to i tak pierwszym spadkobiercą, niezależnie od najbliższej rodziny, będzie daleki krewny, który katolikiem nie jest, a dopiero później, jeżeli nie będzie takiego spadkobiercy, dzieci. I cały szereg tego typu odostrzeń. Dlaczego wśród założycieli jest dwóch protestantów, a Kościół bardzo szybko potępia wolnomularstwo? Tutaj rozumiem, że pan odwołuje się do pastora Andersona i pastora de Zaguilier. Dlaczego oni są? No oni są widoczni na początku, ale proszę pamiętać, że trzecim z kolei wielkim mistrzem, a więc już kilka lat po powstaniu Wielkiej Loży Londynu, jest katolik w państwie, w którym katolicy nie mają żadnych praw. Ten XVIII wiek to był też czas rewolucji francuskiej. Sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Ja bym teraz tego nie ciągnął, bo i tak do tego wrócimy. Po godzinie 21:00 to jest taki ogrom treści, że ciężko to wszystko w tych paru minutach zawrzeć. Jeszcze przed godziną 21:00 zajmiemy się ideą, czyli kwestią wtajemniczenia i w ogóle pojęcia tajemnicy i kwestią stosunków z Kościołem, bo Kościół potępiał wielokrotnie wolnomularzy. Dlaczego? O tym porozmawiamy za chwilę. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam ponownie w audycji Kryptonim Prawda, mówi Paweł Kęska. Moim gościem jest dziś dr Norbert Wójtowicz, historyk i teolog. Mówimy o masonerii, o wolnomularstwie. Rzeczywistość pełna tajemnic, niejasności, paradoksów, ale silnie istniejąca wciąż. W XXI wieku również. Tak, oczywiście. Masoneria kontra Kościół, bo Kościół był w kontrze i to bardzo szybko. No właśnie. Czy Kościół kontra masonerię? No właśnie, można w ten sposób sformułować, a można powiedzieć Kościół i wolnomularstwo. Mówmy jakkolwiek. Kościół tylko. I wolnomularstwo. Wkrótce po powstaniu Wielkiej Loży Londynu pojawiają się pierwsze potępienia ze strony Kościoła. Dlaczego? Jeżeli popatrzymy na pierwszą encyklikę In Eminenti, to zobaczymy tam takie zastrzeżenie, że jest to coś, co jest objęte tajemnicą. Jest to miejsce, gdzie ludzie spotykają się potajemnie, mówią o czymś, coś planują, ale tak naprawdę nikt nie wie, co to jest. Te potępienia ze strony Kościoła nie są jedynymi potępieniami. Lokalnie pojawiają się również w przypadku innych państw. Jest drugi element, który jest zawarty w tej encyklice. To jest wskazanie, że loże to są takie miejsca, gdzie spotykają się, rozmawiają ze sobą, przyjaźnią się ze sobą katolicy i heretycy. Ale w wieku XXI, no XX jeszcze, Jan Paweł II potwierdził tą ekskomunikę wobec członków lóż masońskich. Kardynał Ratzinger również ją potwierdził, już nie jest źródło spisków i ekumenizm mówi o tym, że powinni się spotykać jedni i drugi. Tak, tylko w tym momencie to potępienie, z którym mamy do czynienia obecnie, wynika już z innych przesłanek. O ile w przypadku tych pierwszych można wskazywać, że były pewne uwarunkowania historyczne, o tyle w przypadku tych drugich punktem wyjścia był efekt rozmów, które były prowadzone w latach 70. między
między przedstawicielami lóż niemieckojęzycznych i episkopatu. Ostatecznie nie doszło do porozumienia, został wydany jednostronny komunikat strony kościelnej, zawierający cały szereg zastrzeżeń w stosunku do wolnomularstwa. I to, co jest istotne w tym momencie, były to tylko i wyłącznie zastrzeżenia natury doktrynalnej. Dzisiaj nie mówi się już o tych elementach historycznych, natomiast pewne zastrzeżenia doktrynalne cały czas są. Którzy brali udział w tej dyskusji, jest długa. Wielu z nich się zajmowało tą kwestią i to zdanie było nieustannie negatywne. Natomiast jakby opinia negatywna pozostała, natomiast przesłanki są w tej chwili inne. Jest mowa tylko o tych elementach, które wynikają z doktryny. To pomówmy w trzech słowach o doktrynie. Czemu nie? Czy uważa pan, że można być jednocześnie katolikiem i buddystą? Są tacy, którzy tak uważają, ja tak nie uważam. No, Kościół też ma co do takich poglądów duże zastrzeżenia. Nie można być jednocześnie katolikiem i buddystą, nie można być katolikiem i muzułmaninem, nie można być katolikiem i przedstawicielem grupy, która prezentuje pewien światopogląd. Użyliśmy na początku naszej rozmowy takiego określenia nurt religijno-filozoficzny. Jest to pewna filozofia, pewien sposób postrzegania świata z odwołaniami do elementów religii. Jeżeli te odwołania są nie do końca zgodne, chociaż najprościej w kościele jest pewna koncepcja Boga i nagle pojawia się grupa, tam jest cały szereg tych koncepcji. W dokumentach związanych z tym nurtem wolnomularstwa regularnego mamy takie spojrzenie na wielkiego architekta, które jest niejednokrotnie spojrzeniem deistycznym. Nie teistycznym, tylko deistycznym. Z kolei loże liberalne, loże, które się wykształciły począwszy od schyłku wieku XIX, taki nurt liberalny, dzisiaj najbardziej kojarzony z Wielkim Wschodem Francji, ale jest tych lóż cały szereg. Zresztą one usunęły ze swoich dokumentów pojęcie wielkiego architekta wszechświata. One mają takie podejście bardziej agnostyczne. Nie neguje się tam istnienia, absolutnie. Ale to są takie ogólne idee. Ja zakładam, że słuchacz nawet nie wie, co to znaczy deizm. Kim był w takim razie? Bo to jest może najprostsze sprawdzenie. Jezus Chrystus dla uczestników lóż masońskich. W kościele wskazuje się, jest Bóg stwarzający świat, zbawiający świat, opiekujący się tym światem w sposób ciągły. Tak. Jeżeli odwołujemy się do koncepcji deistycznej, a więc do koncepcji wielkiego architekta czy wielkiego zegarmistrza, to mówimy, gdzieś tam na początku jest coś, co w ten świat wprawiło w ruch. Tylko, że ginie nam element zbawienia i ginie nam element opieki Boga nad światem. Jest tam tylko pewna siła sprawcza, i ta siła sprawcza, co pokazują niektóre loże, może być albo Bogiem osobowym, który stworzył i zostawił, albo może być pewną transcendentną ideą, pewną zasadą. No jest to zupełnie inne podejście, czyli nie do zaakceptowania. Czyli ktoś, kto wierzy w jakiś absolut, już może być blisko idei lóż masońskich. Ktoś, kto uznaje możliwość istnienia absolutu, może być wolnomularzem. Czyli i muzułmanie, natomiast, tak, hinduiści, i katolicy, i protestanci. Tak, ale to, o czym pan mówi, w wielu przypadkach jest jakaś koncepcja Boga osobowego, ale to może być po prostu pewna idea transcendentnych zasad. To nie musi być Bóg osobowy, to może być coś, co sprawiło, że nastąpił gdzieś tam ten wielki wybuch na początku. Czyli zbawienie nie jest po prostu potrzebne. Nie jest elementem tej koncepcji. To już jasne jest, dlaczego Kościół po prostu nie może uznać choćby masonerii, też na członków masonerii nakłada ekskomunikę, jeśli wcześniej byli katolikami. Jeśli wcześniej byli katolikami, to w momencie, kiedy wstępują do tej organizacji i decydują się przyjąć punkt widzenia, że wszystkie religie są w pewnym sensie prawdziwe, a tym samym wszystkie są obarczone błędem, niejako automatycznie uznaje, że katolicyzm również jest obarczony błędem w takim stopniu, jak i inne religie. Przestaje być katolikiem. Wrócimy za chwilę. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam ponownie w audycji Kryptonim Prawda. Mówi Paweł Kęska. Moim gościem jest dziś dr Norbert Płytowicz, historyk i teolog. Mówimy o masonerii. Pomówmy trochę o tej tajemniczości. Jest ścisła tajemnica. Inicjacje, kolejne piętra zaangażowania, kolejne przysięgi, skomplikowane rytuały. Ciągle to funkcjonuje w podobny sposób? Ciągle funkcjonuje. Czasem używane jest w stosunku do wolnomularstwa takie określenie, że jest to organizacja tajna. Organizacją tajną nie jest z racji tego, że struktury obecnie są strukturami stowarzyszeń zarejestrowanych w sądach. I w Polsce jest takie stowarzyszenie zarejestrowane? Tak, oczywiście w Polsce jest kilka tego typu stowarzyszeń. To jest związane z podziałami w obrębie samego. Ale ta przysięga, która była na początku, mówi o tym, że nie wolno
zdradzać tajemnic. Tak, tak. Tylko tajemnica, sekret oczywiście jest. Jest to stowarzyszenie inicjacyjne, tak jak pan zauważył, i jest z tym powiązany cały ceremoniał, język symboliczny, który obowiązuje w lożach. Posiedzenie składa się z części rytualnej i części nierytualnej. Część rytualna jest bardzo precyzyjnie określona. W przypadku wolnomularstwa angielskiego mamy do czynienia z podręcznikami. To wygląda mniej więcej tak jak modlitewnik, czy jak mszał, gdzie mamy opisany każdy zwrot, każdy gest, są sekwencje, które są zapisane na czerwono, na czarno, co kto w trakcie posiedzenia wypowiada. To, co się dzieje w trakcie posiedzenia w tej części rytualnej, i to niewątpliwie objęte jest sekretem. O tym nie mówią wolnomularze. Ale czym o tym możemy pomówić? Wie pan, możemy pomówić tylko o tyle, o ile informacja na ten temat jest gdzieś upubliczniona. Tak naprawdę w wolnomularstwie są dwie sfery, które są objęte tym sekretem. Pierwsza to jest ta sfera, która dotyczy tych aspektów rytualnych, i druga to jest kwestia związana z przynależnością drugiej osoby. Bo czasem pojawia się pytanie, kto jest wolnomularzem. O tym, że ktoś jest wolnomularzem, może powiedzieć on sam, albo inni wolnomularze mogą powiedzieć po jego śmierci. Dopóki on żyje, tak naprawdę informacja o jego przynależności, jeżeli on sobie tego nie życzy, żaden z jego współbraci lożowych tej informacji ujawnić nie może. I to są dwie takie sfery, które są objęte sekretem. Natomiast nie jest objęte sekretem to, że wolnomularstwo istnieje, to, że są jakieś struktury. No dobrze, ale widziałem zarejestrowane dokumentalne obrzędy katolickie, protestanckie, no różnego rodzaju, prawda? Nigdy nie widziałem wolnomularskich. Czyli to nie przeszło do sfery publicznej w żaden sposób. Nie, znaczy, wie pan, to nie jest tak, że nie przeszło, bo już w pracach księdza Załęskiego, który tworzył na przełomie XIX-XX wieku, znajdzie pan teksty rytuałów już z początku wieku XIX. Jeżeli pan oglądał popioły, to znajdzie pan tam ceremoniał inicjacyjny. Oczywiście on jest nieprecyzyjny, no tak, bo Żeromski tam połączył... Ale to element... pomówmy trochę o tych rytuałach. Można pokrótce mówić, co tam się tak naprawdę dzieje? Są to pewne ceremonie. Jakie? Począwszy od całej sfery związaną z inicjacją. I my możemy opisać, jak to wygląda. Opiszmy. A więc sama inicjacja zaczyna się sytuacją, kiedy ten kandydat jest w izbie rozmyślań, w odrębnym pomieszczeniu, gdzie ma za zadanie niejako przemyśleć swoje życie. Później zostaje wprowadzony do loży, zostaje zaaprobowany, osoba, która wprowadza, potwierdza, że jest to kandydat, który jest godny tego, ażeby zostać wolnomularzem. Jest element dania światła tej osobie. Wolnomularze wskazują, że celem wolnomularstwa jest dążenie do światła. Ta opaska na oczach, która zostaje zdjęta w momencie, kiedy kandydat decyduje się przyjąć światło. Cała ta ceremonia jest rozpisana bardzo szczegółowo. Są odpowiednie formuły, które są wypowiadane, odpowiednie kroki, gesty, które są opisane. Niektórzy mówią, każdy krok w wolnomularstwie jest symbolem. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy chociażby na podręczniki, które są związane ze współczesnym wolnomularstwem, miałem okazję kiedyś zobaczyć taką książkę, która była poświęcona rytowi francuskiemu, gdzie dla poszczególnych stopni wtajemniczenia mamy rozrysowane poszczególne kroki, jak należy ustawiać stopy w trakcie ceremonii, jak dla osoby, która patrzy z zewnątrz, te kroki, gdzie każde ustawienie stopy jest wyraźnie określone, są bardzo dziwne, bardzo skomplikowane i nienaturalne. Jak jest z tymi stopniami wtajemniczenia, bo tam się przekracza kolejne stopnie, prawda? Tak, proces wchodzenia do wolnomularstwa jest rozłożony w czasie. 33 stopnie. Najpierw 3 stopnie, czyli coś, co jest określane rytem angielskim, uczeń, czeladnik, mistrz. To są stopnie, które mają nawiązywać do tej genezy wolnomularstwa. Wolnomularzem w pełni jest się w momencie, kiedy otrzymuje się stopień mistrza. I co później? Dla niektórych to ta droga się kończy w tym momencie. Oni doskonalą się, wymieniają poglądy i na tym kończą. Ale są jeszcze loże stopni wyższych. I tutaj pan wspomniał 33, odwołując się do takiego najbardziej rozpowszechnionego rytu 33-stopniowego, ryt szkocki dawny uznany. Na świecie istnieje cała masa rytów. Są ryty, które mają stopni 7, są ryty, które mają tych stopni blisko 100. Także... Ale wszystkie są skodyfikowane i objęte tajemnicą. Tak. Do czego dopuszczany jest ktoś, kto osiąga najwyższy stopień? Kim jest? Jest to troszeczkę tak,
jak w przypadku sztuk walki, gdzie idzie się przez kolejne stopnie również wtajemniczenia, od białego pasa do pasa czarnego, który później się wyciera po to, żeby znowu stać się białym. I tutaj też ten, kto ma ten 33 stopień, dowiaduje się, że w zasadzie jest na początku drogi. Kolejny paradoks. Ja niewiele rozumiem. Miałbym jeszcze mnóstwo pytań, których nie zdążę zadać. Za chwilę bowiem przejdziemy do kwestii historii, do tego, jaki wpływ, już rozumiem, żeby powiedzieć, że wolnomularze, a nie wolnomularstwo miało na historię. Wrócimy po godzinie 21. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam Państwa ponownie w audycji Kryptonim Prawda, mówi Paweł Kęska. Mówimy dziś o masonerii, o wolnomularstwie. Moim gościem jest dziś dr Norbert Wójtowicz, historyk i teolog. Przechodzimy w sferę publiczną, sferę historii. Zadamy sobie pytanie, czy masoni mieli wpływ na bieg historii, na współczesność oraz jaki to był wpływ. Ja zacznę od pewnej listy. Trochę wyrywkowy, ale rzucę kilka nazwisk, proszę Państwa. Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Poniatowski, Józef Chłopicki, Józef Zajączek, Jan Koziutulski, Konstanty Adam Czartoryski, Walerian Łukasiński. To są Polacy, ale również George Washington, James Monroe, Theodore Roosevelt, Harry Truman, Gerald Ford, Woodrow Wilson i wielu innych. Voltaire, Mark Twain chociażby, Goethe, Aleksander Puszkin, Walter Scott, Oscar Wilde. To jest bardzo długa lista, ja to tak wyrywkowo czytam. To są ludzie, którzy mieli wpływ na historię, na kulturę, których uważamy za konstruktorów idei. Oni wszyscy byli masonami. Widzi pan, to jest tak, można powiedzieć, oni są czemuś winni, albo można powiedzieć, oni się zasłużyli. Bo też mogę... I niewątpliwie oni się w jakiś sposób zasłużyli. Zasłużyli się, zasłużyli, absolutnie. Ale pojawia się pytanie, byli wolnomularzami, ale czy to ma jakiś związek z wolnomularstwem? A czy ma, właśnie, czy właśnie, ma. Czy ma. To jest, ja tu odwołam się do sytuacji negatywnego bohatera. Mieliśmy jakiś czas temu we wszystkich mediach masakrę, która miała miejsce w Norwegii. I część mediów od razu napisała, że to był wolnomularz. Był czy nie był? Był. Ale wskazując... Pisała, że to chrześcijanin. Wskazując na to, że był to wolnomularz, no jakoś ci sami dziennikarze zapominali pisać, że był to rolnik indywidualny. I pytanie, czy to, że był rolnikiem indywidualnym, oznacza, że należy utożsamiać masakrę, która miała miejsce, z rolnictwem indywidualnym w Norwegii? Już wchodzimy w kolejne tutaj, prawda, paradoksy. Zacznijmy od pierwszego momentu w historii, gdzie, tak mi się wydaje, to pan to skoryguje, wolnomularze mieli jasny wpływ na to, jak potoczyły się nasze losy. Rewolucja francuska. Tak, no niewątpliwie, jeżeli chodzi o rewolucję francuską, czy rewolucję antyfrancuską, wolnomularze odegrali olbrzymią rolę, ale należy od razu zaznaczyć, odegrali olbrzymią rolę w tym, co doprowadziło do wybuchu tej rewolucji, a więc w zmianie sposobu myślenia, w propagowaniu pewnych idei, które później znalazły odbicie w hasłach rewolucji francuskiej, które były wyniesione na sztandary rewolucji francuskiej. Wolność, równość, braterstwo. Tak, to są pewne ideały, które wykuwały się w lożach w okresie wcześniejszym. W tym zakresie niewątpliwie wolnomularze i wolnomularstwo, bo tu można wskazać jedno i drugie, niewątpliwie odegrało olbrzymią rolę, ale równocześnie musimy pamiętać, że loże wolnomularskie, w których wykuwały się te hasła, to są loże zrzeszające arystokratów. Tych arystokratów, którzy później stawali na szafotach, kiedy już ta rewolucja zafunkcjonowała. To była ta grupa, która w pierwszej kolejności była poddawana, troszeczkę boję się użyć określenia eksterminacja, to określenie kojarzy nam się bardziej z wydarzeniami XX wieku. Eliminacja, powiedzmy. Tak, ale eliminacji. To byli ci, którzy doprowadzili, że pewne idee zafunkcjonowały, natomiast jakby trudno jest obarczać ich później za to, w jaki sposób to się rozwinęło, ale i w jakim kierunku poszło. I oświecenie można jasno powiązać z wolnomularstwem, Tak, można powiązać. Wielu wolnomularzy właśnie propagowało te idee, które później określamy jako to, co składa się na oświecenie jako całość. Tak jak powiedziałem, no te hasła, które później wyniosła rewolucja francuska, one również wykuwały się w lożach. Tam jeszcze pojawia się czasem czwarty element, bo my kojarzymy wolność, równość, braterstwo. Tam jeszcze czasem pojawia się wolność, równość, braterstwo i sprawiedliwość społeczna. Przed chwilą czytałem kolejne nazwiska: Stanisław August Poniatowski,
wielu innych tego czasu mężów stanu, polskiego stanu, Konstytucja 3 maja, triumf na nowo rozumianego patriotyzmu, ale również w jakimś sensie idei wolnomularskich. Prawda czy nieprawda? Tak, no pewne idee, które kojarzymy z oświeceniem, były ideami, które funkcjonowały w tym czasie w obrębie lóż wolnomularskich. Dotyczy to również sytuacji w Polsce. Polska sytuacja to nie tylko Konstytucja 3 maja, to cały ten okres związany z funkcjonowaniem Sejmu Wielkiego, to jest cały szereg reform, których konstytucja jest jedynie ukoronowaniem. Wśród tych, którzy doprowadzają do przegłosowania tej konstytucji, zobaczymy wolnomularzy. Podobnie, jeżeli popatrzymy na drugi, równolegle pojawiający się dokument, konstytucję amerykańską. Tam również jest to obóz reformatorski i tam również wśród twórców konstytucji amerykańskiej zobaczymy cały szereg wolnomularzy. Zobaczymy ich wśród, no, wspomniał pan chociażby Kościuszkę. Z Kościuszką jest ten problem, że nie mamy potwierdzenia, że Kościuszko był formalnie wolnomularzem, chociaż wolnomularze określają go czasem bratem bez fartuszka, więc osobą, która realizowała pewne idee, chociaż inicjowana, mogła nie być. Oprócz Kościuszki możemy przecież wskazać Kazimierza Puławskiego, drugiego bohatera rewolucji amerykańskiej. Rzeczywiście ci ludzie, którzy tworzyli, którzy próbowali wprowadzać pewne reformy, to są ludzie, którzy byli związani z lożami wolnomularskimi. Oczywiście nie wszyscy, ponieważ było tam wiele innych osób, którym po prostu odpowiadały te idee oświeceniowe, no, niekoniecznie musieli być członkami. Na Sejmie Wielkim 20% to byli wolnomularze, tak się liczy. Jest to stosunkowo duża liczba. Skoro jesteśmy przy tej epoce, to poruszę jeszcze jeden temat. Wojciech Bogusławski, Józef Ksawery Elsner, nauczyciel Chopina, Karol Krupiński, Michał Kulowas-Ogiński, Juliusz Osterwa, Zygmunt Fogel. Elita kulturalna kraju. Tak, tutaj pan wspomniał Jana Henryka Dąbrowskiego. Może nie elitę kulturalną, ale niewątpliwie wojskowego, który odegrał dosyć istotną rolę. Od razu automatycznie nasuwa nam się na myśl Mazurek Dąbrowskiego. Józef Wybicki, drugi wolnomularz, który jest... Tulski, który jest Łukasiński. Tak naprawdę mamy Mazurek Dąbrowskiego, obecny hymn Polski. Utwór, którego autorem jest wolnomularz, opisuje wolnomularza Jana Henryka Dąbrowskiego i jeszcze wspomina protektora wolnomularstwa europejskiego Napoleona Bonaparte. Elity księstwa warszawskiego to są w dużej mierze elity wojskowe i elity wolnomularskie równocześnie. Wśród ludzi kultury było bardzo wielu wolnomularzy. Sander Fredro, tak. Ursyn Niemcewicz. Tu możemy cały szereg takich nazwisk przytoczyć. Z czego to wynikało? Ano, wynikało to z tego, że wolnomularstwo zawsze zakładało, że będzie zrzeszać elity. Za chwilę przejdziemy już do wieku XX. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam ponownie w audycji Kryptonim Prawda. Mówi Paweł Kęska. Moim gościem jest dziś dr Norbert Wójtowicz, historyk i teolog. Mówimy o wolnomularstwie, o masonerii. Jest tu mnóstwo paradoksów. Ja będę ciągnął tą listę wolnomularzy. Teraz jesteśmy w Polsce w wieku XX. Gabriel Narutowicz, Ignacy Jan Paderewski, generał Bolesław Wieniawa-Długoszewski, Edward Rydz-Śmigły, Józef Piłsudski również był masonem? Nie, Piłsudski wolnomularzem nie był. Nie. Ale popiera wolnomularstwo. Nie, wolnomularzem był brat Józefa Piłsudskiego, natomiast żeby mówić o wolnomularstwie polskim w wieku XX, musimy zacząć od okresu, kiedy jeszcze nie ukształtowała się II Rzeczpospolita, kiedy ziemie polskie są pod zaborami i zaczynają pojawiać się pierwsze struktury wolnomularskie. One oczywiście w wyniku sytuacji, która nastąpi w latach 1914-18, zanikną i później będzie tworzyło się to wolnomularstwo od podstaw, ale już przed I wojną światową pojawiają się pewne zalążki, do których można się odwoływać. Takie najbardziej znane nazwisko, które warto zapamiętać, to jest dr Rafał Radziwiłłowicz, szwagier Stefana Żeromskiego, osoba, która później stanie na czele odrodzonego wolnomularstwa w II
Rzeczypospolitej. To wolnomularstwo pojawi się od początku lat 20. zacznie funkcjonować. Jest to Wielka Loża Narodowa Polski, wolnomularstwo odwołujące się do tradycji wolnomularstwa regularnego, chociaż regularne w pełni nie było, utrzymywało kontakt ze strukturami nieregularnymi międzynarodowego Może najważniejsze wolnomularstwa. Jest to, czy ludzie, którzy tworzyli to wolnomularstwo, mieli i jaki mieli wpływ na kształt II Rzeczpospolitej? Tak. Wspomniał pan Józefa Piłsudskiego. No on wolnomularzem nie był, ale w okresie, kiedy walczono o tym, ażeby Polska odzyskała niepodległość, miał świadomość tego, że wolnomularstwo to są kontakty międzynarodowe. Był to element bardzo istotny. W związku z tym wskazuje się, że nakazał niektórym swoim oficerom związania się z tymi środowiskami. Później, w okresie II Rzeczypospolitej, jego stosunek do wolnomularstwa zmienił się diametralnie. Kiedy odrodziła się już II Rzeczpospolita, uznał, że te wpływy zagraniczne mogą być szkodliwe i nakazał wystąpienie wojskowych złóż wolnomularskich. Natomiast niewątpliwie te kontakty były, jeżeli mówimy o początki wolnomularstwa w II Rzeczpospolitej, są to też kontakty wojskowe. Może w trochę prześmiewczy sposób, ale taką inicjację wolnomularską opisuje Tadeusz Dołęga-Mostowicz w karierze Nikodema Dyzmy, prawda? No tak, aczkolwiek kariera Nikodema Dyzmy, który jest w jakiejś loży, tak naprawdę nie jest opisaniem samego wolnomularstwa w ścisłym tego słowa znaczeniu, co raczej odwołaniem się do różnego typu stowarzyszeń, które chcą wolnomularstwo naśladować. Ten zakon gwiazdy, który tam się pojawia, jest raczej takie z przymrużeniem oka pokazanie tego, co powszechnie czasem o wolnomularzach czy o tego typu organizacjach starano się mówić. Zresztą, jeżeli przejrzymy czasopisma satyryczne z tego okresu, tam znajdziemy cały szereg rozmaitych wzmianek, aluzji, które też nie są takimi aluzjami złośliwymi, raczej takim traktowaniem wolnomularstwa z przymrużeniem oka. W roku 1938 wolnomularstwo zostaje w Polsce zdelegalizowane. Tak, cała kampania antymasońska zaczyna się w połowie roku 1937, chociaż tak naprawdę od początku 1938 to nabierze że tempa to tendencja, z którą mamy do czynienia w całej ówczesnej Europie. Druga połowa lat 30. to jest radykalizacja tych środowisk politycznych w wielu państwach europejskich, radykalizacja środowisk ogólnie rzecz biorąc narodowych. W wielu państwach widoczne są tego typu obostrzenia w stosunku do wolnomularstwa, które dla wielu osób jest organizacją podejrzaną poprzez fakt rozmaitych powiązań międzynarodowych, poprzez odwoływanie się do różnie rozumianego liberalizmu. Również w Polsce tego typu sytuacja jest. Musimy pamiętać, końcówka lat 30. to jest zbliżenie się obozu narodowego i obozu sanacyjnego. Te elementy, które były wcześniej w myśli narodowej, pojawiają się na szerszym forum. Jest specjalne posiedzenie parlamentu, które poświęcone jest wolnomularstwu i w listopadzie 1938 wychodzi dekret prezydenta Mościckiego, który oficjalnie zakazuje działalności organizacji wolnomularskich. Zapytam jeszcze o taką ważną rzecz. Jak wolnomularstwo miało się w komunizmie i nazizmie? Po dojściu nazistów do władzy wolnomularstwo zostało zakazane. Tu jest jeszcze pewien taki okres przejściowy. Znowu musielibyśmy zagłębić się w sytuację wolnomularstwa niemieckiego. Ja nie będę tego robił. Natomiast część lóż... Czy było po drodze, czy było zupełnie nie po drodze? Nie, no, było nie po drodze. Część lóż została zlikwidowana od razu. Część lóż, tak zwane obediencje staropruskie, próbowały się w jakiś sposób traktować przed likwidacją, ogłaszając, że nie są lożami wolnomularskimi, tylko są zakonami starochrześcijańskimi, ale od 1935 roku loże nie funkcjonują. Jeżeli chodzi o komunizm, tutaj również od samego początku chociaż bardzo źle widziany zapewne. Chociaż tutaj jakby przyczyna tego negatywnego stosunku do wolnomularstwa jest inna, bo o ile w Niemczech wskazywano na judeo-masonerię, czy na jakieś związki wolnomularstwa z liberalizmem, o tyle w przypadku komunistycznych zakazów w grę wchodziło przede wszystkim to, że jest to organizacja burżuazyjna. Proszę Państwa, za chwilę powiemy o Polsce po roku 1938, również o Polsce po roku 1989. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam Państwa ponownie w audycji Kryptonim Prawda, mówi Paweł Kęska. Moim gościem jest dziś dr Norbert Wójtowicz, historyk i teolog.
Mówimy dziś o skomplikowanej i wciąż dla mnie bardzo tajemniczej kwestii masonerii, mimo że wiele już wiadomo, ale to są same paradoksy jak dla mnie. Jesteśmy w Polsce po roku 1938. Prezydent Mościcki zdelegalizował masonerię polską. Za chwilę 1939 rok, zaczyna się wojna. Co się dzieje później z masonerią? Dekret z 22 listopada 1938 roku to jest dekret, który wchodzi w życie w momencie, kiedy sami wolnomularze wcześniej dokonują uśpienia loży. Oni, wiedząc o przygotowaniu tego dekretu, dokonują posunięć, które powodują, że w momencie wejścia w życie dekretu wolnomularstwo formalnie już nie istnieje, nie ma archiwów Wielkiej Loży Narodowej, nie ma funduszy Wielkiej Loży Narodowej. To też jest ciekawe zjawisko, bo normalnie może inne struktury przyjęłyby formę przetrwalnikową, konspiracyjną, byłaby jakaś walka o swoje. Oni się spotykają, aczkolwiek z formalnego punktu widzenia nie ma masonerii. Są to spotkania osób, które wcześniej działały. Spotkania bez rytuału, prawda? Zresztą to jest okres krótki, okres przejściowy. Musimy się spieszyć. Tak. Podczas wojny coś się dzieje. Okres krótki, okres przejściowy. Po wybuchu II wojny światowej, kiedy część przedwojennych elit przedostaje się do Francji, zostaje podjęta decyzja o utworzeniu polskiej loży wolnomularskiej we Francji. Następuje upadek Francji. Funkcjonowanie tego Kopernika jest bardzo krótkie, natomiast w 1948 roku, po wojnie, loża Kopernik zostaje reaktywowana w Paryżu. To jest loża polska, aczkolwiek jak popatrzymy na historię, tam nie tylko Polacy do tej loży przynależą. To jest loża Matka Kopernik, która będzie funkcjonowała przez cały ten okres powojenny od roku 1948. Wprawdzie... Ona jest oparta na modelu angielskim czy francuskim? Nie. To jest loża, która znowu, ja nie chciałbym wchodzić w szczegóły, Bo po prostu w okres powojenny wspomnieliśmy sobie Wielki Wschód Francji, ale to jest tylko jedna z wielu obediencji, które funkcjonują we Francji. Loża Kopernik również zmienia na przestrzeni tych lat swoją przynależność. Natomiast istotne jest pojawienie się w roku 70 takiego bytu zupełnie niezwiązanego z regularnym wolnomularstwem, ze strukturami. To jest społeczność wolnomularzy polskich. To jest środowisko zrzeszające... Na terenie Polski? We Francji. We Francji jest centrala, ale zrzesza wolnomularzy polskich rozsianych po całym świecie. I to jest środowisko, które wydaje swój biuletyn informujący o tym, co się dzieje w wolnomularstwie polskim, również o historii polskiego wolnomularstwa. I jeszcze jedna rzecz, którą warto wspomnieć. W roku 1948, w lutym 1961 roku, grupa przedwojennych polskich wolnomularzy decyduje się w Warszawie przebudzić przedwojenną lożę Kopernik. Także później będą funkcjonować dwie struktury. Kopernik w Paryżu i Kopernik w Warszawie. Pytanie o to, czym był Kopernik w Warszawie. Czy to była loża? Z punktu widzenia wolnomularstwa nie do końca. Ona utrzymywała kontakty tylko z tym Kopernikiem paryskim. Cały świat wolnomularski nie wiedział o istnieniu tego Kopernika. Nie uznawał. To była mała grupa zrzeszająca niewielką ilość osób. Kończąc ten wątek, na przestrzeni lat 70. i 80. Służba Bezpieczeństwa prowadziła co najmniej trzy sprawy dotyczące wolnomularstwa, loży Kopernik, z czego ostatnia z tych spraw, sprawa Delta, została zaniechana 14 marca 1990 roku. Podobno jest tak, że rok 89 i lata następne to czas wielkiego renesansu polskich lóż masońskich. Jak to jest? W grudniu 1991 roku polscy wolnomularze podejmują decyzję o tym, ażeby dokonać przebudzenia polskiej obediencji, wielkiej loży. Potrzebne są trzy loże, w związku z tym ten Kopernik dzieli się na trzy warsztaty i one dokonują przebudzenia. Tu jakby nie będę wnikał w szczegóły, dlaczego przebudzenia, a nie utworzenia nowej obediencji, zaczyna działać Wielka Loża Narodowa Polski. Oczywiście minie jeszcze dłuższy czas, zanim ta loża otrzyma uznanie wolnomularstwa regularnego. Ona od początku próbuje odwoływać się do tego nurtu wolnomularstwa regularnego, no ale musi minąć jeszcze kilka lat, zanim te struktury wolnomularstwa regularnego uznają ją za swoją. Taka struktura powstaje i w tym samym czasie również, ponieważ tak jak pan wspomniał, jest to taki renesans, odradzanie się życia w bardzo wielu aspektach. W Polsce pojawiają się przedstawiciele Wielkiego Wschodu Francji, tego nurtu liberalnego, którzy próbują rozpropagować tą swoją wizję wolnomularstwa i pierwsza loża, Loża Nadzieja, taka polska, powstała we Francji jeszcze w 91 roku i później została przeniesiona
do Polski, ta loża związana z Wielkim Wschodem Francji. Natomiast zasadniczo możemy przyjąć tą datę 92 rok jako początek rozwoju tego wolnomularstwa związanego z Wielkim Wschodem Francji. Te loże funkcjonują przez 5 lat. W 97 roku powołana zostaje do życia druga polska obediencja, powstaje Wielki Wschód Polski, obediencja liberalna, z tym, że nie wszystkie loże weszły do tego wschodu. Dwie loże zdecydowały się pozostać przy Wielkim Wschodzie Francji nadal i one funkcjonują jako część Wielkiego Wschodu Francji, chociaż na terytorium tak, Polski. Reasumując, ile w tym momencie jest lóż w Polsce, ilu członków zrzeszają? O, proszę pana, to jest pytanie o ilość lóż, pewnie byłoby łatwiejsze. Może inaczej. W Polsce działa kilka obediencji. Każda z nich liczy kilka do około tam 10 lóż. To jest Wielka Loża Narodowa Polski, Wielki Wschód Polski i są loże Druajmen, to jest międzynarodowy obrządek masoński, gdzie w lożach są i kobiety, i mężczyźni. I to są takie trzy duże struktury. Oprócz tego są dwie loże, które są podporządkowane Wielkiemu Wschodowi Francji i są dwie loże, które są związane z Wielką Kobiecą Lożą Francji. To są struktury zrzeszające tylko kobiety. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące ilości członków, jest to pytanie trudne. Jest to kilkaset osób. Natomiast tak naprawdę nikt panu nie udzieli odpowiedzi na to pytanie, bo sami wolnomularze mówią, że możemy powiedzieć mniej więcej, ile jest członków w naszej obediencji. Co się dzieje w innych, nie wiadomo. Za chwilę jeszcze jeden bardzo ważny wątek historyczny, kulturowy, społeczny, czyli masoneria francuska. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam Państwa ponownie w audycji Kryptonim Prawda. Mówi Paweł Kęska. Moim gościem jest dziś dr Norbert Wójtowicz, historyk i teolog. Mówimy dziś o masonerii. Mam wrażenie, ba pewność, że wielki wpływ na współczesną kulturę, na etykę, na wizję świata ma taki francuski liberalizm. I może u korzeni tego liberalizmu stoją właśnie francuscy masoni. Prawda to, czy to nieprawda? Jeżeli popatrzymy na wolnomularstwo w skali globalnej, oczywiście podziałów jest całe mnóstwo, ale taki podstawowy, zasadniczy podział to jest wolnomularstwo regularne, które wywodzi się z tradycji Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii i wolnomularstwo, które z punktu widzenia tych struktur regularnych jest herezją. Wolnomularstwo, które powstało pod koniec wieku XIX, a którego charakterystycznym elementem odróżniającym było wykreślenie wielkiego architekta ze wszystkich dokumentów. Czyli ateistycznie podchodzi się do rzeczywistości. Uzasadnienie było takie, że nie jest to organizacja religijna, w związku z tym nie musi się odwoływać. Natomiast i też bałbym się troszeczkę takiego określenia ogólnego ateizm, bo część słuchaczy prawdopodobnie ateizm utożsamiać będzie z zaprzeczeniem istnieniu Boga. Natomiast tutaj bardziej w grę wchodzi delikatniejsza forma ateizmu, agnostycyzm. To znaczy, być może Bóg jest, być może Boga nie ma, nie wiemy, więc się tym nie zajmujmy. Tak jest. Ten nurt liberalny, on oczywiście pojawia się nie tylko we Francji, on się pojawia w kilku państwach u schyłku XIX wieku, ale tak naprawdę jest utożsamiany w dużej mierze z Francją. Czasem mówi się, że jest to wolnomularstwo francuskie. Tak określa się ten nurt liberalny. Są to elementy chociażby forsowany przez to wolnomularstwo element rozdziału kościoła i państwa, bardzo wyraźnego rozdziału kościoła i państwa, wprowadzania pewnych zmian liberalnych, również obyczajowych. Kiedy w latach, na początek lat 90. przyjeżdżali tu przedstawiciele Wielkiego Wschodu Francji, próbując utworzyć jakieś struktury w Polsce związane z tym wolnomularstwem liberalnym, jeżeli popatrzymy na tych kilka wywiadów, które się ukazały w prasie, to oni wskazują, że to wolnomularstwo jest awangardą postępu, że to wolnomularstwo prowadzi działania dla dobra ludzkości. Jako przykład takich działań podane są chociażby legalizacja aborcji, prawda? Tego typu elementy są przez nich podkreślane. Oczywiście to nie jest tak, że wolnomularstwo programowo zajmuje się legalizacją aborcji, bo to nie o to chodzi. Natomiast
jeżeli chodzi o wprowadzanie pewnego takiego rozluźnienia, można tutaj użyć tego określenia liberalizm, to rzeczywiście te loże francuskie, jeżeli popatrzymy od wieku XIX, przyczyniały się do pewnych zmian obyczajowych społecznych. Masonami było wielu polityków francuskich, prawda? I wciąż jest. Rzeczywiście wolnomarze przez szereg lat obsadzali chociażby Ministerstwo Edukacji we Francji. Była to taka niepisana umowa. Rzeczywiście na tym stanowisku zasiadali przedstawiciele francuskiego wolnomularstwa i oni zajmowali się nadawaniem kształtu edukacji w państwie. Jest jakieś lobby ideowe na przykład? Wolnomularskie, można też tak o tym powiedzieć? Czy... Wie pan, tutaj sytuacja jest o tyle skomplikowana, bo mówimy już o współczesności nawet. Tak, że niektórzy próbują sobie wyobrażać to w ten sposób, że w loży siedzą masoni i opracowują projekty uchwał, ustaw i zarządzeń, które później są głosowane. Troszeczkę inaczej, w loży zbierają się wolnomularze i mówią o pewnych ideach. A tak się składa, że niektórzy z tych wolnomularzy prowadzą działalność w sferze polityki i później to, co jest dyskutowane w lożach, oni przekładają na język polityki, na język jakiejś ustawy, jeżeli rzeczywiście są czynnymi politykami. Ale nie jest to tak, że są to projekty opracowywane w loży, bardziej pewne koncepcje, które są dyskutowane. To jest taka informacja, że współcześnie we Francji jest około 120 tysięcy wolnomularzy. Zakładając, że są to w dużym stopniu elity, no to jest tak jakiś wpływ na społeczeństwo. Ale mam takie pytanie też, czy jest jakiś antagonizm między Wielkim Wschodem Francji a Wielką Zjednoczoną Lożą Anglii? To są inne poglądy, prawda? Pierwsza rzecz, na którą trzeba od razu wskazać, jeżeli spojrzymy na wolnomularstwo przez pryzmat tego podziału, wolnomularstwo regularne, a więc te loże, które są uznane i związane z Wielką Zjednoczoną Lożą Anglii i wolnomularstwo liberalne, które przekreśliło pewne założenia, tak, to z punktu widzenia wolnomularstwa regularnego są loże, które są lożami regularnymi. Wszystko inne jest tylko naśladownictwem wolnomularstwa. Nie jest uznawane za wolnomularstwo, więc pan pyta o antagonizmy. Jest to jakaś tam organizacja, która może i prowadzi pewne działania w sferze społecznej, ale z punktu widzenia wolnomularstwa regularnego wolnomularstwem nie jest. Dzisiaj troszeczkę to się zmienia. W Polsce również jakby są pewne rozmowy między wolnomularzami, ale nie między strukturami. Także trudno mówić o antagonizmach, jeżeli już to czasem pojawia się rozgoryczenie wolnomularzy nieregularnych, że są traktowani po macoszemu, że nie są uznawani za wolnomularzy. Za chwilę wrócimy do tematu. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Witam ponownie w audycji Kryptonim Prawda. Mówi Paweł Kęska. Moim gościem jest dziś dr Norbert Wójtowicz, historyk i teolog. Mówimy o masonerii, o wolnomularstwie. Zadam jeszcze jedno pytanie, żeby jakoś sobie to wyobrazić. Ja rozumiem, jak przyjeżdża papież Benedykt XVI choćby do Niemiec, to zbiera się ileś tam 10-100 tysięcy wyznawców katolicyzmu. Czy jest taka sytuacja w wolnomularstwie, w której spotykają się wyznawcy jakiejś idei w wielodziesiątsettysięcznej liczbie, czy choćby wielosetosobowej liczbie? Czy to jest rozłożone na poszczególne jednostki, skoncentrowane na kilkunastu, kilkudziesięciu osobach, które nie znają się wzajemnie z innymi i nie kontaktują się? Więc loże, które funkcjonują w obrębie tej samej obediencji, te osoby są członkami poszczególnych lóż i są członkami tej samej obediencji i funkcjonują w ramach jednej obediencji. Jeżeli jest potrzeba... Czy jest obediencja? Obediencja to jest struktura zrzeszająca loże na danym terenie. Ona może nosić nazwę albo Wielkiej Loży z jakimś tam uzupełnieniem, czy nazwy kraju, czy regionu, albo Wielkiego Wschodu. Czyli powiedzmy Wielka Loża Narodowa Polski, Wielki Wschód Polski. W obrębie obediencji członkowie tej obediencji mogą się spotykać. Są takie sytuacje. Natomiast nie ma czegoś takiego, żeby istniała struktura ponadnarodowa. Nie ma czegoś takiego, jak niektórzy mogliby sobie wyobrazić, że są te masonerie zróżnicowane bardzo w różnych państwach i jest jakaś centrala czy jedna osoba, która tym wszystkim kieruje. Czegoś takiego nie ma. Natomiast są pewne powiązania międzynarodowe. Na przykład, jeżeli chodzi o to wolnomularstwo trzech pierwszych stopni, podstawowe, to jest Wielka Zjednoczona Loża Anglii, czasem określona Lożą Matką Wszystkich Lóż, z tym, że to nie jest loża, która kieruje czymś, ona raczej jest takim primus inter pares. Jest to pewne honorowe uznanie tej loży.
Jeżeli patrzymy na stopnie wyższe, powiedzmy ryt szkocki, dawny uznany, i nadawanie stopnia 33, to jest Rada Najwyższa z siedzibą w Waszyngtonie. A więc w przypadku innych rytów również są czasem jakieś ciała, które są ciałami ponadnarodowymi. Ale to dotyczy pewnych aspektów działalności, a nie wolnomularstwa w całości. Bo taki wolnomularz regularny, będąc członkiem loży w stopniu błękitnym, będąc mistrzem, jest związany z Wielką Lożą, Zjednoczoną Lożą Anglii, ale równocześnie, mając stopnie wyższe, podlega pod Radę Najwyższą Rytu Szkockiego. Może podlegać pod jeszcze kilka innych gremiów. Nie ma jednej centrali. Są jakieś spotkania, chociażby w obrębie, powiedzmy, tego rytu szkockiego, gdzie rzeczywiście mogą się spotykać przedstawiciele różnych róż. Jeżeli pan popatrzy na takie meetingi międzynarodowe, które są chociażby w siedzibie Wielkiej Loży Londynu czasem organizowane, gdzie zjeżdżają się przedstawiciele wielu obediencji regularnych, to jest to naprawdę duża ilość osób. Natomiast nie ma czegoś takiego jak takie ustrukturyzowane wolnomularstwo ogólnoświatowe, ale są organizacje międzynarodowe, które zrzeszają wolnomularzy z różnych krajów, różnych obediencji. Przykładem tego może być Universal Framasonal League. To jest taka grupa, która organizuje kongresy cykliczne, spotkania, w których spotykają się i obradują przedstawiciele wolnomularstwa z wielu państw. Między innymi w Polsce mamy grupę Universal Framasonal League, której przewodniczy, założycielem tego był Adam Witold Wysocki i on jest prezydentem tej grupy. Już powoli kończymy tą rozmowę, podczas której było mnóstwo paradoksów i kwestii trudno dla mnie osobiście zrozumiałych. Na przykład to jest dla mnie trudno zrozumiałe, że współczesny świat uwielbia demistyfikować, zrywać tą kurtynę tajemnicy. Na przykład sztuka współczesna rozprawia się z kolejnymi przestrzeniami społecznymi, publicznymi, z prawdami. Dziennikarstwo, publicystyka opisuje wszystko, co się da opisać, wynika w każdy zakątek rzeczywistości, a tutaj prawie nic. Ciągle wisi ta zasłona tajemnicy. Jak to w ogóle wyjaśnić? Jak wyjaśnić to, że, nie wiem, tacy ludzie, tutaj znów rzucę parę nazwisk, Mozart, ale również Duke Ellington i również Jean-Michel Jarre i bardzo, bardzo wielu innych, choćby Stany Zjednoczone, Clark Gable, Harold Lloyd, John Wayne, Gary Cooper. To nie jest obsada dobrego filmu, to jest skład jakiejś loży masońskiej. Czemu tak jest, że ciągle mimo współczesności drapieżnej i bezwzględnej dla tajemnic, ta tajemnica ciągle się uchowuje? Czy są na świecie pomniki wolnomularzy? Jako wolnomularzy, tak? Tak. Pomniki w mniejszym stopniu, natomiast jeżeli rozmawia pan z filatelistami, to znajdzie pan cały szereg znaczków, które są znaczkami wydawanymi przez poszczególne państwa, ale równocześnie znaczkami wolnomularskimi, zawierającymi elementy wolnomularskie i nawiązującymi do wolnomularstwa. Znajdzie pan cały szereg całostek, stempli dni pierwszego obiegu, które są stemplami poczt państwowych, ale równocześnie upamiętniającymi to, co jest związane z funkcjonowaniem środowiska lożowego. Jest to napisane wolnomularz? Tak. Johann jest... Wolfgang Goethe, wolnomularz. Wie pan co, w tej chwili nie przychodzi mi do głowy, konkretnie w tym momencie tego typu tablica, ale na pewno są. W Polsce nie, ale w tych państwach, gdzie wolnomularstwo jest organizacją masową, bądź gdzie bycie wolnomularzem należy do dobrego tonu, gdzie wolnomularze się szczycą, Stany Zjednoczone tu są kluczowym przykładem. Na pewno znajdzie pan cały szereg takich tablic, bo tam wolnomularze mogą występować o tablice rejestracyjne, na których są emblematy wolnomularskie. Dziwne byłoby, gdyby nie podkreślać tego w przypadku osób zasłużonych, nie podkreślać tej przynależności. Może to przez tą polską kurtynę po prostu ta rzeczywistość się nie przebija. Kolejny paradoks, proszę państwa. Mam wrażenie, że kiedyś jeszcze wrócimy do tego tematu. Moim gościem był dziś dr Norbert Wójtowicz, historyk i teolog. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Kryptonim Prawda w Radiu Plus. Kryptonim Prawda w Radiu Plus.